imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z wami. Drogi księże biskupie Kazimierzu, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, kochani moi rodzice, którzy tutaj także jesteście w tej wspólnej modlitwie dzisiejszej, drodzy bracia i siostry zebrani na tej południowej Eucharystii w Siedleckiej Katedrze, chcemy dzisiaj uwielbić Pana Boga w darze świętości. W sposób szczególny wspominamy mojego patrona, świętego Grzegorza Wielkiego, który 3 września 590 roku został wybrany na stolicę apostolską. Został papieżem w bardzo trudnych czasach pandemii, epidemii rzymskiej, ale przez swoją ufność do Chrystusa i do Maryi wyprosił zatrzymanie tej Bożej kary dla ówczesnego świata rzymskiego. Dzisiaj wzywamy Jego wstawiennictwa, aby także pomógł nam w naszych niełatwych czasach, także tych, które ciągle jeszcze związane są z pandemią, ale również z innymi zagrożeniami, a zwłaszcza najbardziej tymi duchowymi, które ogarniają nasze rodziny, nasze społeczeństwo, nasze parafie, prosić o wolność w Chrystusie. Prosić, żeby, tak jak wyśpiewaliśmy to w tej pieśni, na nowo w każdym z nas miłość do Chrystusa stała się fundamentem naszej obecności i naszych życiowych powołań. Bardzo dziękuję wszystkim za tę obecność, za modlitwę dzisiaj, za składane życzenia. Niech ta Eucharystia zjednoczy nas i umocni w przeżywaniu naszej wiary. Drogi księże biskupie Kazimierzu, drodzy bracia kapłani, osoby życia konsekrowanego, kochani w Chrystusie siostry i bracia, uczestniczący w tej dzisiejszej liturgii. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii świętego Łukasza, który mówi nam o tym, jak stawać się uczniem Jezusa. To jest temat wspólny i dla nas, osób powołanych do wyłącznej służby Bożej, a także dla was, drodzy wierni świeccy. Stawanie się uczniem Jezusa jest bowiem wspaniałą przygodą, przygodą wiary i miłości, na którą wyruszamy zwłaszcza wtedy, kiedy przyjmujemy pierwszy sakrament naszego życia. Sakrament Chrztu Świętego. Dzisiaj w dniu moich imienin wspominam ten moment, kiedy moi rodzice poprosili Kościół o chrzest święty dla mnie i nadali mi imię Grzegorz. Jestem im bardzo wdzięczny, bo dzięki temu otrzymałem wspaniałego patrona, który szukał Chrystusa zarówno w życiu świeckim, jak i później w życiu kapłańskim i biskupim. Był prefektem Rzymu, był urzędnikiem, później był mnichem benedyktyńskim, a tak jak wspomniałem, 3 września 590 roku został wezwany na stolicę Piotrową w Rzymie i ten swój urząd pełnił przez 14 lat. Do 12 marca 604 roku, kiedy odszedł do Pana. Dzisiaj znamy mojego patrona głównie z tej troski o regułę życia pasterskiego, o odnowienie liturgii, śpiewu gregoriańskiego. Ale tak jak również wspomniałem na początku naszej modlitwy, jego doświadczenie pasterzowania było związane najpierw z tym niełatwym czasem zmierzenia się z zagrożeniami, z epidemią. To jest może też jakaś wskazówka dla nas, że po trudnym czasie epidemii przychodzi zająć się większą troską o liturgię, żeby ona jaśniała nowym blaskiem, nowym pięknem, żeby zwłaszcza ci, którzy chcą wracać do naszych świątyń, mogli odnaleźć tam prawdziwego Chrystusa. Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza,
ta pieśń nas dzisiaj połączyła we wspólnej modlitwie. A w pierwszym czytaniu, będącym kontynuacją w tych dniach listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, również wysłuchaliśmy pięknego hymnu na cześć naszego Zbawcy. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. W Nim zamieszkała cała pełnia. Tak sprawować liturgię, żeby wszyscy ci, którzy na nią przychodzą, w niej uczestniczą, ją celebrują, odnosili swoje życie do Chrystusa, który jest całą pełnią, obrazem Boga niewidzialnego i jednocześnie głową ciała Kościoła. Patrząc na ten początek i koniec pasterskiej posługi na stolicy Piotrowej świętego Grzegorza Wielkiego, chciałoby się nam wszystkim dzisiaj życzyć, żebyśmy w taki sposób właśnie poznali Chrystusa, w taki sposób stali się uczniami Chrystusa, żebyśmy nie koncentrowali się na sobie, ale byli wiernymi stróżami tej liturgii, która nie jest nasza. Papież Benedykt w jednej z kateches, którą wygłosił 4 czerwca 2008 roku, odnosił się właśnie do świętego Grzegorza Wielkiego. I między innymi wypowiedział takie słowa. W swoich pismach Grzegorz nigdy nie troszczy się o to, by przedstawić swoją naukę, wykazać swoją oryginalność. Pragnie raczej przekazywać tradycyjne nauczanie Kościoła. Pragnie po prostu mówić w imieniu Chrystusa i Jego Kościoła. To jest, myślę, bardzo istotne także dla nas, zwłaszcza powołanych do służby Bożej. Dzisiaj również jesteśmy w tym dialogu, który został sprowokowany w Kościele przez ostatnie motu proprio papieża Franciszka, Traditionis Custodes. Tu sprawujemy liturgię w Nowym Rycie i w naszych parafiach sprawujemy ją w Nowym Rycie. I widziałbym właśnie tutaj takie pewne przywołanie, patrząc na mojego patrona, nas kapłanów zwłaszcza, diakonów, osoby posługujące przy ołtarzu, także w służbie liturgicznej, w zespołach śpiewaczych, żeby na nowo podjąć trud troski o piękno liturgii, o jej przezroczystość. Żebyśmy to nie my byli w centrum, ale żeby w centrum był On, Jezus Chrystus, który jest pełnią, głową ciała Kościoła i jest, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, obrazem Boga niewidzialnego. To na pewno pomoże nam wszystkim stawać się uczniami Chrystusa. Ewangelia dzisiejsza, która w pewnym sensie wzywa nas do nowości, nowe wino, nowe bukłaki, pokazuje nam, że ta nowość nie polega na potępieniu tego, co stare, dawne, tradycyjne. Jezus nie przyszedł zmienić prawo, ale przyszedł je wypełnić. Kiedy więc uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów pytają się, dlaczego Twoi uczniowie, Jezu, nie poszczą, to Jezus właśnie wskazuje na to, co jest istotą nowości nowego przymierza. Istotą nowości jest obecność Chrystusa, Pana Młodego, pośród nas. Gdzie Go nie ma, tam jest post. Gdzie jest Chrystus, tam jest wesele. Dzisiaj w jednym z komentarzy, księdza Kowalskiego, jezuity, wysłuchałem takiego, do dzisiejszej Ewangelii, wysłuchałem takiej myśli, że my często pokazujemy naszą liturgię i nasze chrześcijaństwo jako stypę, a nie jako wesele.
A kiedy popatrzymy na pierwszy cud w Kanie, to zobaczymy, że Ewangelia zaczyna się raczej pieśnią o weselu. Piękno liturgii ma ukazywać wesele, że Pan młody jest pośród nas, a nie żałobni uczestnicy. Ja wychowany, co ksiądz biskup Kazimierz mi od wczoraj przypomina często, na duszpasterstwie młodzieży, mówiąc, że dzisiaj jest trudny etap dla młodych i trzeba to duszpasterstwo wzmocnić. Wychowałem się także na tańcach lednickich, w moim duszpasterstwie młodzieży i na Światowych Dniach Młodzieży. Chrześcijaństwo ukazane nie jako stypa. Oczywiście jestem cały czas za tym, co cytowałem z Grzegorza za Benedyktem, że nie chodzi o wykazywanie swojej oryginalności, ale Ewangelii Gaudium jest dla nas pewną drogą do przebycia, żeby było w nas więcej uśmiechu, także na liturgii, żeby było w nas więcej tej bratniej jedności między nami, kiedy są te momenty na liturgii, kiedy możemy się poznać, zjednoczyć, popatrzeć sobie w oczy, chociażby w czasie znaku pokoju, obrzędy komunii, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy razem, że nie jestem obcy temu, który jest obok. Ta nowość to jest duch komunii, parafie jako wspólnoty wspólnot. Stara liturgia, nie w znaczeniu tym, o którym mówi motu proprio, ale stara liturgia, liturgia starych ludzi, tu znowu doświadczenie oazowe, stary i nowy człowiek, to jest liturgia indywidualistów, którzy przychodzą i każdy się modli po swojemu. Jest pieśń, nie otworzę ust. No bo ja wtedy do mojego Pana Boga moją intencyjkę przedkładam. Nowy człowiek jest człowiekiem nowej wspólnoty, jest człowiekiem zgromadzenia. Ta troska o zadbanie o piękno liturgii jest troską o zadbanie właśnie tej komunii, którą powinny tworzyć nasze zgromadzenia liturgiczne, ale także nasze wspólnoty parafialne. Młodzież nie odnajduje się często w naszych kościołach, bo to jest stypa. Teraz jak zrobić, poprowadzić życie, jak być pasterzem wspólnoty, żeby młodzi się tam odnaleźli? Trzeba szukać właśnie tego wesela, tych istotnych elementów godów paschalnych, weselnych, bo ich stągwie są puste. I oni często przychodzą, bo spełniają przepis, obowiązek, jeśli w ogóle przychodzą młodzi. Właśnie to, co stare i to, co nowe. Nowość Ewangelii ma nas poprowadzić od wypełnienia przepisu do spotkania z osobą. Moja wiara ma mieć wymiar podmiotowy, a nie przedmiotowy. Przedmiot to trumna. Podmiot to żywa osoba Chrystusa, Chrystus vivit. I tak celebrować liturgię, żeby pokazać, że On żyje. I tak przypowiadać Słowo Boże, żeby pokazać, że On żyje. I nie tylko w znakach, ale przede wszystkim we mnie. To jest to, o co troszczył się właśnie mój patron, święty Grzegorz Wielki. W swoich homiliach mówił on o tym, że ma nas budować przede wszystkim Słowo Boże. Bo żeby spotkać się z osobą, no to trzeba tę osobę zobaczyć, usłyszeć. Czytać Pismo Święte, mówił on, tylko po to, by zaspokoić własne pragnienia, własne poznanie, pragnienie poznania, oznacza ulec pokusie pychy i narazić się na niebezpieczeństwo popadnięcia w herezję. Papież Benedykt mówił, komentując to, pokora intelektualna stanowi naczelną regułę dla tego, kto stara się zgłębić rzeczywistość nadprzyrodzoną, biorąc za punkt wyjścia świętą księgę. Czytanie Słowa Bożego jako odkrywanie żyjącego Chrystusa.
Jedynie dzięki takiej wewnętrznej postawie rzeczywiście słuchamy głosu Boga i w końcu Go słyszymy. Jak poprowadzić liturgię słowa, żeby to nie było tylko wleci jednym, wyleci drugim, jak to często mówimy na niedzielnych mszach i homiliach, ale tak, żeby to słowo zakiełkowało w nas, żeby rzeczywiście ono stało się żywym słowem Chrystusa. Jak się przygotować do homilii, do kazania? Jak przygotować lektorów czytających Słowo Boże? I to zarówno tych chodzących w komrzach, w albach, czyli ze służby liturgicznej, i tych dorosłych. Są propozycje szkoły liturgicznej i dla jednej grupy, i dla drugiej, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Czy chcemy z tego korzystać? Czasami jak w którymś dekanacie czy rejonie jest taka szkoła organizowana, to myślenie często, znowu w cudzysłowie, starego proboszcza, no muszę kogoś wysłać. I nie patrzę przez pryzmat liturgii, którą będę u siebie w niedzielę sprawował, ale patrzę przez pryzmat tego, żeby w rubrykach kurialnych przypadkiem nie było pustej kratki. Stary, nowy człowiek, stary, nowy proboszcz, stary, nowy duszpasterz, także wikariusz i prefekt. Ile trzeba trudu włożyć w to i pokory, żeby zrozumieć, że jeszcze nie wiem wszystkiego, że chcę się tego uczyć i że lepiej czy gorzej, ale próbuję to czynić, podejmuję drogę. Chcę się stawać uczniem Chrystusa. Chcę się stawać pokornym sługą Chrystusa. Nie sam, bo nie sam sprawuję liturgię. Jeszcze raz to poczucie wspólnoty, zgromadzenia. I tak budowanie swojej wspólnoty, żeby rzeczywiście, zwłaszcza niedzielna Eucharystia w parafii, miała ten wymiar objawienia całego ciała Kościoła, gdzie głową jest Chrystus, gdzie Jego szafarzem, Jego obecności jest prezbiter, kapłan, ale gdzie jest obecna cała wspólnota. Takie refleksje mi przychodzą, kiedy właśnie patrzę na początek i na koniec życia mojego patrona. Ten, który wyprowadził Kościół z pandemii ku pięknu liturgii. I wydaje mi się, że to jest jakiś duch czasu dzisiaj, bo o tym mówią dokumenty papieskie. I o tym mówią już liczne komentarze, że przyczyną tego zamętu w sprawowaniu też nowej i starej liturgii jest często to, że czynimy to niechlujnie. Strój na liturgii i duchownego, i świeckiego. Ja idę na wesele, nie idę na stypę. Strój, ale także piękno szat liturgicznych, piękno bielizny kielichowej, ołtarza, obrusów, kwiaty. Jest miejsce dla każdego, żeby każdy z nas dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby liturgia stała się weselem. To są moje życzenia. Z podziękowaniem za waszą obecność dzisiaj. I to jest też to pragnienie, które często z biskupem Kazimierzem mamy, kiedy jeździmy na parafię, żeby to nie było na pokaz. Bo to wtedy widać, jak ktoś przychodzi i czyta na pokaz, służy na pokaz, jak trybularz jest na pokaz. Dlatego czasami nawet wolimy, żeby było tak, jak jest na co dzień, żeby liturgia nie była po prostu kłamstwem, żeby była prawdą o życiu parafii, zwłaszcza na wizytacjach. To są moje życzenia, to jest też pragnienie i to jest treść naszej modlitwy, bo dzisiaj tak wielu nie zna Chrystusa, odchodzi od Niego, również dlatego, że my jesteśmy niechlujni, że my nie potrafimy zachwycić osobą tego, który jest głową ciała, a jedynie potrafimy zaszczepiać im przepisy, przykazania. Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Amen.
Zapraszam na gamę do centrum duszpasterstwa. Bezpośrednio.